Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 2 października i zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Dziś w naszym kraju wykryto 2292 przypadki zakażenia koronawirusem. A jak sytuacja wygląda w naszym mieście? Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że od początku pandemii do dnia dzisiejszego potwierdzono 102 przypadki zakażenia koronawirusem. 101 osób przechodzi kwarantannę, 39 osób jest objętych obserwacją epidemiologiczną, 8 osób jest hospitalizowanych. Coraz chłodniejsze dni i noce przypominają mieszkańcom o kaloryferach. Coraz częściej pytają o to, kiedy wreszcie zaczną grzać. Wszystko zależy od spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i oczywiście pogody. Sezon grzewczy rozpoczęty, więc w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowej Górnik trwa uruchamianie instalacji centralnego ogrzewania. W naszych budynkach w większości zostały już zakończone prace związane z uzupełnianiem wodą instalacji. Jednakże w związku z tym, że nie wszyscy z Państwa pomimo zamieszczonych informacji otwierali zawory grzejnikowe w momencie uzupełniania, występują pewne problemy związane ze spadkiem ciśnienia w instalacji. I zdarza się, że determinują włączanie stacji wymienników ciepła. Czyli najprościej mówiąc, spada ciśnienie i stacje się nie włączają. Dodatkowym, ale i standardowym problemem jest zapowietrzanie układu i konieczność powtórnego odpowietrzenia. Takie prace będziemy prowadzić cyklicznie, pewnie jeszcze przez kilka albo nawet kilkanaście dni. I bardzo prosimy o zgłaszanie takiego faktu telefonicznie do działu energetyki i transportu lub administracji. Pan Dariusz Hrabia ze spółdzielni mieszkaniowej Górnik wyjaśnia również mieszkańcom, kiedy centralne ogrzewanie zostaje uruchamiane i prosi o kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach, a nie temperatur grzejników. Centralne ogrzewanie zostaje automatyczne uruchomienie w momencie, kiedy temperatury zewnętrzne spadają poniżej 15 stopni Celsjusza i stan taki utrzymuje się przez kilka godzin. Przy takich temperaturach zewnętrznych czynnik w kaloryferach będzie miał, proszę Państwa, myślę, że poniżej 40 stopni. W związku z tym bardzo prosimy o to, żeby nie kontrolować temperatury przez dotykanie tych grzejników, tylko sprawdzić, jaka temperatura jest w pomieszczeniu. I przed zgłoszeniem awarii zobaczyć sobie naprawdę, czy takie pomieszczenie jest dogrzane, czy nie jest dogrzane. Bo tak jak mówię, chłodny w dotyku grzejnik niekoniecznie jest związany z tym, że ta instalacja centralnego ogrzewania nie działa. Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Strzeleckiego podejmuje kroki, by nie dopuścić do całkowitego zamknięcia strzelnicy miejskiej. Tylko czy wystarczające? Członkowie są mocno zniesmaczeni i zrezygnowani całą tą sytuacją. Będą walczyć, choć naprawdę nie mają już pomysłu jak. W związku z brakiem możliwości lub chęcia wydzierżawienia strzelnicy miejskiej na ulicy Szczakowskiej, będącej własnością gminy, która to w niewyjaśnionych okolicznościach przeznaczona będzie do zbycia. Mimo że są zainteresowane dzierżawą stowarzyszenia mające siedzibę w Jaworznie, JTS zmuszeni są szukać alternatywy dla realizacji celów statutowych. Była to często odwiedzana i lubiana strzelnica, która prowadziła działalność edukacyjną i sportową. Więc dlaczego gmina pozbawia tych młodych ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją pasję, chcą się szkolić w strzelaniu, chcą zdobywać medale? Dlaczego nie mogą tego robić w miejscu, które idealnie było do tego przystosowane? Takie właśnie pytania zadaje sobie zarząd JTS-u w Jaworznie. W marcu tego roku strzelnica miejska została zamknięta. W związku z tym powstał ogromny problem, aby można było realizować nasze działania statutowe, czyli aby można było prowadzić treningi strzeleckie dzieci, młodzieży, osób dorosłych, niepełnosprawnych. Pan Zbigniew Świrk, wiceprezes Jaworznickiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, opowiedział nam, jak to wszystko wygląda. Strzelnica została zamknięta już w marcu tego roku. Najpierw było spotkanie z udziałem pana prezydenta miasta Jaworzno w Urzędzie Miasta. Tam uzgodniliśmy pewne działania związane z ewentualną dzierżawą tego obiektu, czyli strzelnicy miejskiej przy ulicy Szczakowskiej w Jaworznie. Natomiast te nasze ustalenia słowne
no, żadnego rezultatu nie przynosiły. W związku z tym po odczekaniu, powiedzmy, pewnego czasu skierowaliśmy pismo do pana prezydenta, no, z taką ofertą dzierżawy. Oczywiście otrzymaliśmy po pewnym czasie odpowiedź, że jest kilka podmiotów zainteresowanych. W związku z tym, no niestety, ale będzie przeprowadzony przetarg publiczny i będzie to ogłoszone w odpowiednim czasie. Oczywiście czekaliśmy miesiąc, dwa, trzy, jakoś nie mogliśmy się doczekać tego ogłoszenia. No to wystąpiliśmy do pana prezydenta z wnioskiem na podstawie zarządzenia prezydenta miasta w Jaworznie. Takie nasze działanie było na podstawie tego zarządzenia, które mogło w sposób legalny wyłączyć ten obiekt z przetargu publicznego, bo tak to jest tam po prostu uregulowane. Otrzymaliśmy oczywiście w stosownym czasie, czyli po około miesiąca czasu, informację, że niestety ten obiekt, czyli ta szczelnica, jest przeznaczona do zbycia. W związku z tym w ogóle zostaliśmy postawieni w sytuacji dziwnej, bo Urząd Miasta najpierw twierdzi, że jest kilka podmiotów zainteresowanych dzierżawą, mija jakiś okres czasu i okazuje się, że to nie ma znaczenia i obiekt, który jest własnością gminy, który jest przeznaczony do korzystania jako obiekt sportowy przez mieszkańców, będzie sprzedany, czy tam zbyty, to wydaje mi się, że to jest sprzedaż. I zastanawiamy się, jak to się stało, dlaczego są takie decyzje, dlaczego nie wzięto pod uwagę naszej propozycji dzierżawy, no i dlaczego chcą pozbawić, Urząd Miasta chce pozbawić mieszkańców takiego obiektu, jakim jest szczelnica miejska. Gdzie w takim razie prowadzić treningi strzeleckie? Zapytaliśmy pana Zbigniewa. No trudno nam to wytłumaczyć dzieciom, bo no niestety, ale odbijamy się jakby od ściany. Jaworznickie Stowarzyszenie Strzeleckie już są mocno zniesmaczeni, zrezygnowani całą tą sytuacją. Będą walczyć, ale nie wiedzą już jak. Myśmy konkretnie wystąpili z konkretnymi pismami, z konkretnymi propozycjami. Najpierw mówi się nam, że będzie przetarg, czyli wskazuje nam się jakąś drogę i szansę, a później no, niestety pozbawia się, mówiąc, że będzie to zbyte. No nie wiem jak to właśnie wygląda, czy to tak można prosto załatwiać takie tematy, które w zasadzie no, nie są takie dla nas proste. Podsuwali wiele rozwiązań, które umożliwiłyby im dalej działać i prowadzić strzelnice. Ale jak powiedział nam pan wiceprezes JTS, wszystkie wnioski były odrzucane. Do wniosku o preferencyjną dzierżawę szczelnicy miejskiej, który złożyliśmy do pana prezydenta miasta w Jaworznie, dołączyliśmy również dwie rekomendacje. Rekomendacje Śląskiego Związku Szczelectwa Sportowego, jak również rekomendacje Polskiego Związku Szczelectwa Sportowego w sprawie dzierżawy tej szczelnicy. No niestety, widocznie, no, nie spotkało się to z uznaniem i dostaliśmy niestety, ale decyzję odmowną. Zostali postawieni w bardzo dziwnej i niezrozumiałej dla nich sytuacji. Dlaczego cała sprawa ma tylko jeden tor? Zamknąć strzelnicę i tyle? Zadają sobie pytania, dlaczego nikt nie wziął pod uwagę propozycji dzierżawy? Dlaczego chcą pozbawić mieszkańców strzelnicy miejskiej? Jesteśmy tutaj już bezsilni, bo jest to wszystko w gestii pana prezydenta i Urzędu Miasta w Jaworznie. Natomiast my będziemy prowadzić dalej działalność statutową, będziemy dalej
prowadzić treningi strzeleckie. Dzięki dobremu sercu pani Ani, która stworzyła strzelnicę mobilną, na swojej prywatnej posesji zajęcia dla dzieciaków mogły się odbywać, ale to tylko sezonowo. A zaczyna się zimny czas i z tej strzelnicy korzystać nie będą mogli, więc co dalej? Ja już może nie do służb, ja po prostu do tych swoich dzieciaków, które tu przychodzą, niech dalej przychodzą, bo myślę, że w końcu ktoś nas usłyszy, niekoniecznie w Jaworznie, ale ktoś nas usłyszy i będziemy mogli dalej trenować. Miejmy nadzieję, że nasza miejska strzelnica będzie dalej działać dla naszych mieszkańców. Polskie innowacje wymagają przyspieszenia. Możemy stać się liderem cyfryzacji w rolnictwie, leśnictwie i energetyce. Jak przekonuje Bartłomiej Michałowski, polskie firmy muszą postawić na innowacyjne rozwiązania i pokazać, że są lepsze niż inne. Głównym wnioskiem z raportu Polska prawdziwie cyfrowa jest obserwacja, że świat uzyskał bardzo duże przyspieszenie jakby w związku na zaistniałą epidemię COVID-19 i w obszarze cyfryzacji ta konkurencja między krajami, między narodami będzie jeszcze większa. A więc jeżeli my jako kraj chcemy na czwartej rewolucji przemysłowej skorzystać bardziej niż inne kraje i nadgonić dystans, jaki nas dzieli do Duńczyków, Niemców, Holendrów, to musimy działać sprawniej i być bardziej zdeterminowani, żeby nowe technologie wykorzystywać, rozwijać i mieć coraz więcej produktów z logiem Made in Poland. Jeżeli chodzi o obszary, w których możemy być, powinniśmy być liderami, one powinny być ściśle związane z tymi obszarami na dzień dzisiejszy, które w Polsce już są mocne. My mamy mocne rolnictwo. Eksportujemy bardzo dużo produktów rolnych, więc to jest obszar, gdzie powinniśmy być liderami w dostarczaniu rozwiązań integrujących internet rzeczy i sztuczną inteligencję właśnie dla polskiego rolnictwa. Innym obszarem jest fenomenem w skali świata, jest polskie lasy państwowe. W wielu krajach to jest rozproszone. Własność. W Polsce mamy duże lasy państwowe. To znowu, to jest firma, która powinna być liderem w stosowaniu nowoczesnych technologii, które potem te firmy, które dostarczają tym firmom właśnie, mogłyby eksportować i rozwijać pewien bardzo konkretny, może czasami niszowy, ale jednak bardzo specyficzny know-how, rozwiązanie, produkt. Tak samo może się to dotyczyć polskiej energetyki. Ze względu, że polska energetyka musi dokonać olbrzymiej transformacji, zmienić model działania, w tym nowym modelu działania, nowe technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe może odgrywać bardzo dużą rolę, żebyśmy tę energię wykorzystywali sprytniej, mądrzej. Więc to znowu jest wielka szansa dla polskich firm, które dostarczają rozwiązania dla sektora energetycznego, żeby być bardzo innowacyjny i mieć produkty, które są lepsze niż inne. Tylko żeby to się mogło na przykład wydarzyć, to polskie spółki energetyczne muszą być bardzo dużymi, mądrymi, zamawiającymi, żeby tym firmom dać szansę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.